Bardzo się cieszę, Kasiu, że jesteś dzisiaj w końcu w BookBooku, bo to już jest moje drugie podejście do ciebie. Tak. Wcześniej się nie udało, ale jest świetny powód, żeby się spotkać, bo właśnie wychodzi twoja nowa książka, Ostatnia powieść Marcela. Za chwilę będziemy sobie o niej trochę więcej rozmawiały, ale muszę wykorzystać twoją obecność u mnie do tego, żeby ci poprosić jakiś komentarz. Co ty, jako autorka fantastycznej książki o promocji czytelnictwa, Polska czyta, Szwecja czyta, lub odwrotnie. Tak, odwrotnie. Odwrotnie. Co ty myślisz o tym, że 63% Polaków nie czyta, bo wczoraj przez internet przewaliła się po prostu fala komentarzy dotyczących tego, jak bardzo źle jest w Polsce z tym czytaniem. Naprawdę jest tak źle, czy może te badania nie do końca dają prawdziwy obraz? Oby, ale nie wiem. Nie, myślę, że jest bardzo źle, bo to też widać po tym, jak jednak niskoobrotowym rynkiem jest polski rynek wydawniczy. Te dochody tutaj nie są aż tak duże, są na przykład znacznie mniejsze od dochodów rynku wydawniczego w Szwecji, a Szwecja jest 4 razy mniejszym krajem. Mm-hmm. Więc chociażby to pokazuje, że ludzie nie kupują książek i rzeczywiście ich nie czytają. I zawodem jest to, że w zeszłym roku te statystyki zaczęły nagle pokazywać jakieś światełko w tunelu, tak. Bo wydawało się, że ludzie zaczynają czytać więcej, czyli była nadzieja, że te działania, które zostały wcielone już na przykład dofinansowywanie bibliotek, że to przynosi już jakieś skutki. Ale z drugiej strony, jeżeli wie się trochę o promocji czytelnictwa, to wiadomo, że to jest taka praca, która wymaga bardzo dużej cierpliwości i bardzo wielu lat. Dlatego, że ludzi nieczytających nie da się zachęcić do czytania w ciągu roku czy dwóch, tego nie załatwi festiwal literacki jeden czy piękny budynek nowej biblioteki. Zresztą mówiąc o bibliotekach, warto wspomnieć, że one wciąż są trochę niedofinansowane, to znaczy często mają ładniejsze budynki, ale mają wciąż dużo za mało pieniędzy na promocję i dużo za mało pieniędzy na nowości. Ale ja myślę, że jest jeszcze takie jedno zjawisko i ono jest bardzo niepokojące, bo może być tak, że w Polsce po prostu ludzie coraz mniej wstydzą się mówić o tym, że nie czytają. W ogóle się po prostu nie wstydzą. Czyli nie mamy żadnego snobizmu na czytanie. Tak. Czytanie nie kojarzy się z sukcesem, nie kojarzy się z tym, że jeżeli człowiek ma jakieś ambicje, no to jest rzeczą oczywistą, że musi także czytać. I to jest naprawdę niepokojące. I ja muszę przyznać, że nawet wśród jakichś dalszych znajomych, którzy mają wyższe wykształcenie i bardzo dobre prace, znam ludzi, którzy mówią o tym, że po prostu nie mają czasu na czytanie i oni się z tym godzą. I to jest rzeczywiście powód do dużego niepokoju. A w Szwecji jest zupełnie inaczej, prawda? Bo jakby w twojej książce Szwecja jest przedstawiana jako takie miejsce, jako taki punkt docelowy. Tak, nie w tej książce. Nie w tej książce Szwecja czyta, Polska czyta. To znaczy w Szwecji statystyki mówią, że przeciętny Szwed czyta 20 minut dziennie. Prawdopodobnie to z kolei jest trochę zawyżone, dlatego że w Szwecji czytanie się kojarzy tak dobrze i tak bardzo wypada czytać, że myślę, że ludzie, którzy nie czytają, niechętnie o tym mówią. Ale ja zawsze podaję taki przykład, że jeżeli jedzie się gdzieś na wakacje pod słońcem, nad wodą i widzi się ludzi na plaży, to Szwedzi zawsze będą mieli książkę. To będzie lekka książka, to będzie często dobry kryminał, ale oni będą czytać, podobnie jak Niemcy. Natomiast przecież Polacy dosyć rzadko czytają, kiedy się opalają gdzieś tam myślą na plaży. Myślą, obmyślają. Więc chociażby to jest jakimś tam sygnałem. W Szwecji promowało się czytelnictwo po prostu bardzo konsekwentnie od bardzo, bardzo wielu lat. No tak. I właściwie pierwszą taką siłą i instytucją promującą czytelnictwo był Kościół protestancki. Trzeba czytać tę Biblię. Tak, tak. Więc w XVIII wieku, kiedy w Polsce właściwie tylko 18% ludzi to nie byli analfabeci, to w Szwecji czytało 80 parę procent osób. Także nie da się ukryć, że Polska
Polska ma dużo do nadrobienia historycznie, mimo że my często mamy takie wyobrażenie, że kiedyś to się czytało, a teraz się nie czyta. To nie jest też do końca prawda. Mm-hmm. A czy to nie jest też trochę tak, że to jest jakiś problem takiego polskiego elitaryzmu w rozmowach o książkach? Bo ty też na to zwracałaś uwagę w swojej książce, z tego co pamiętam, że dla Szwedów w literaturze będzie najważniejszy, nie wiem, najważniejsza będzie akcja, dobra historia, opowieść, tak? A z kolei u nas oczywiście wiadomo, co jest najważniejsze, język, eksperymenty na języku, więc być może to też jakoś... Czy Polska jest krajem poezji? To zresztą jest w twojej książce, przepraszam, tej ostatniej powieści Marcela, jak bardzo ładnie skwitowane, bo w którymś momencie główny bohater, który jest pisarzem, rozmawia ze swoim bratem, który jest profesorem w Kanadzie i matka pyta tego syna profesora, kiedy wreszcie zaprosi Marcela na prelekcję do siebie, na co brat mówi, nie no, Marcel pisze świetnie, ale to jednak są kryminały. Tak. Więc to jest dobrze skwitowane. Tak, podczas gdy na przykład szwedzka ambasada jakiś czas temu organizowała na uniwersytetach w Polsce takie festiwale właśnie kryminału szwedzkiego, uważając, że to jest taka literatura, która mówi też wiele o społeczeństwie, która po prostu jest dobrze napisana. Ale jednak powieść bez dobrze skonstruowanych bohaterów i bez historii no nie jest do końca powieścią i na pewno nie ma tej takiej siły przyciągania czytelników, bo ludzie po prostu lubią historie, dobre historie. I ja myślę, że w tych krajach, w których się dużo czyta, istnieje także zrozumienie właśnie tego, że my potrzebujemy historii, z którymi się utożsamiamy, które poruszają jakieś dla nas ważne tematy, które po prostu są opowieścią o ludziach i o życiu, dobrą opowieścią. Jeżeli się to ceni, to sprzyja czytelnictwu. W Polsce, która jest krajem cały czas gdzieś tam tkwiącym w feudalizmie, mam wrażenie, jak pisał o tym Andrzej Leder, bardzo to jest widoczne też w debacie literackiej, dlatego że strasznie się zabiega o tworzenie hierarchii, które czasami naprawdę są sztuczne. Ale jeszcze jednym elementem i szkodliwe, tak, dlatego że właśnie autorka kobieca natychmiast, czy kobietę bardzo łatwo ląduje w szufladzie. Literatura kobieca, nie jest to uniwersalne, prawda? Wiadomo. Chociaż można powiedzieć, że już o pewnej uniwersalności doświadczenia kobiecego na świecie się dyskutuje od iluś tam lat, tak? Także już najwyższa pora też tutaj. Ale to nie tylko o to chodzi. Tych czynników jest bardzo wiele, bo ta pogarda dla literatury na przykład gatunkowej, za którą ja sama jako czytelniczka wcale nie przepadam, ale uważam, że jest ona ważna dla czytelnictwa, dla promocji czytelnictwa, bo uważam, że dobra literatura gatunkowa, na przykład dobry kryminał, otwiera drzwi do tego, by czytać inną też literaturę. A w Polsce bardzo często jest tak, że ta lekka literatura jest fatalnie redagowana. Mm-hmm. Jest tak naprawdę wydawana całkowicie byle jak. W książce Szwecja czyta, Polska czyta, jest rozmowa ze szwedzką wydawczynią, która się właśnie specjalizuje w tak zwanej literaturze pop, literaturze bardzo wstępnej i lekkiej. Ona mówi tam o znaczeniu doskonałej redakcji, o znaczeniu bardzo takiej przemyślanej promocji, która stawia autora rzeczywiście w centrum i daje mu szansę zaistnieć. Czyli mówiła o bardzo starannym wydawaniu książek uznanych za lekkie. W Polsce książki lekkie często wychodzą, po prostu są tak fatalnej jakości, że one chyba też zniechęcają czytelników. No to prawda, to prawda. Kasiu, a twoja książka, ostatnia powieść Marcela, jest książką o pisaniu, jest książką o tworzeniu, ale jest książką, która zawiera w sobie tak strasznie wiele różnych poziomów i wątków, że trudno będzie nam dziś pewnie o wszystkim porozmawiać. Natomiast generalnie dla mnie to jest książka przede wszystkim o potężnym kryzysie. Na każdej płaszczyźnie, bo to jest kryzys twórcy, kryzys twórczy, to jest kryzys relacji rodzinnych, to jest, w sensie nie masz litości dla nikogo. Bardzo jest to przygnębiająca diagnoza. I czy ja dobrze odczytuję twoje intencje po kolei?
To znaczy, na pewno jest tak, że to jest książka o kryzysie i jest w tym bardzo wiele różnego typu przygnębiających diagnoz, ale jednocześnie myślę, że to jest książka, która z jednej strony mówi o właściwie schyłku mężczyzny, tak, autora, który kiedyś był bardzo dobry, a teraz przeżywa kryzys, ma też problemy zdrowotne, w ogóle zbliża się do śmierci, czego myślę, że nie zdradzam niczego mówiąc o tym, bo to jest gdzieś ważny wątek, który cały czas w tej książce się przewija. To jest takie wypalenie, tak, wygasanie. Ale ten mężczyzna spotyka na swojej drodze bardzo młodą dziewczynę, która też znajduje się w kryzysie i ten kryzys polega na czymś zupełnie innym, dlatego że ona chce tworzyć, a nie potrafi siebie traktować do końca poważnie, między innymi dlatego, że jest cały czas jeszcze w takim również kryzysie, myślę, że który zaczyna się dla wielu kobiet w czasie dojrzewania. To znaczy kryzys polegający na tym, że ona jest tak bardzo silnie postrzegana przez swoją powierzchowność, bardzo przez swoje ciało, że to właściwie uniemożliwia jej dosięgnięcie do tego, co gdzieś jest w niej w środku i o czym ona naprawdę marzy, bo nie jest to osoba, która marzy o zdobyciu wyjątkowego mężczyzny. Nie marzy nawet jeszcze ani o rodzinie, o takich sprawach. Ona chce siebie jakoś zrealizować poprzez tworzenie, pisanie. To jest też dziewczyna, która jest bardzo inteligentna, która jest nietypowa pod tym względem, że bardzo lubi samotność. Jest po prostu taką oryginalną, dosyć duszą w ciele, bardzo atrakcyjnym i to ciało jest dla niej jakoś tam przeszkodą. Więc w tej książce spotykają się te dwie osoby. Tworzymy schemat, który mógłby prowadzić do jakiejś takiej stereotypowej historii. Tak. A ona mu pomoże przezwyciężyć kryzys. A dziś coś zupełnie innego, bo ci ludzie zdobywają samoświadomość. Więc jest w tym pewien promyk nadziei, dlatego że mój bohater rzeczywiście jest to człowiek, który popełnił strasznie dużo błędów w swoim życiu, który nie jest zdolny do nawiązywania prawdziwie głębokich relacji. Miałem trzy żony, tak? Tak, tak. Nie tylko z kobietami, które rzeczywiście traktuje dosyć w takim mocno patriarchalnym stylu, ale też na przykład ma bardzo duże problemy z rozumieniem się ze swoją córką, którą naprawdę bardzo kocha, ale jednak jest jakaś trudna relacja. I dzięki jego spotkaniu z Hanną coś się i takiemu szoku, który gdzieś tam z tym spotkaniem się wiąże, on coś zaczyna rozumieć i coś się w jego życiu zmienia. I Hanna również dzięki spotkaniu z Marcelem zaczyna dążyć w jakimś nowym kierunku. Także mnie interesują w ogóle w życiu i w pisaniu takie momenty w rzeczywistości, która bardzo często jest zamknięta w różnych właśnie schematach, rolach przypisanych nam, bo jesteśmy przecież ograniczani przez tak strasznie dużo rzeczy, przez miejsce pochodzenia, przez środowisko, przez płeć i to naprawdę potrafi sprawić, że właściwie w ogóle nie mamy żadnej wolności, że cały czas funkcjonujemy w pewnych schematach, ale czasami zdarzają się takie spotkania w życiu, to może być jakaś chwila, która nas z tego wybijają. Tak, jest jakaś taka epifania, jest jakaś możliwość początku albo przynajmniej jakiejś drobnej zmiany i to nie musi być taka zmiana, że teraz już byli szczęśliwi i wszystko jest wspaniałe, ale to jest taka zmiana, w której ktoś zaczyna lepiej rozumieć siebie. Ja jakoś zawsze, to jest taki temat powracający u mnie, samoświadomość. To prawda, ale wiesz, to jest też dla mnie książka dosyć poważnie podejmująca temat na przykład kryzysu rodziny, kryzysu takiej erozji relacji, bo właśnie erozja to jest chyba dobre słowo, że to wszystko tak troszeczkę rdzewieje, tak pozostawione same sobie. To jest też bardzo ciekawa książka o zjawisku znanym, nieznanym, o eurosierotach, o dzieciach zostawionych przez rodziców, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszego życia. To jest też bardzo mocny wątek tej książki. On zrobił na mnie duże wrażenie. Tak, bo ja staram się, pisząc o kobietach, pokazywać jakąś taką pełną skalę osobowości, różnego typu doświadczeń i wyborów. I matka mojej bohaterki, Krystyna, jest taką kobietą, która najpierw żyje dla miłości i się zawodzi, to znaczy jej mąż ciekawa postać, ale w jakiś sposób coś tam się wypala i ona jest bardzo
czułą matką, ale jednocześnie z osobą, która prześladuje jakiś brak, która chce gdzieś wewnętrznie uciec z miejsca, w którym jest, i wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, żeby pracować, powodowana takimi bardzo racjonalnymi przesłankami. Ma męża, który nie może znaleźć pracy, potrzeba pieniędzy, ona wyjeżdża na trochę, żeby zarabiać pieniądze. Ale to, co się dzieje, to ona po prostu zostaje w tej Wielkiej Brytanii i to się tak przedłuża, ona na początku strasznie tęskni za swoimi dziećmi, a potem w jakiś sposób się przyzwyczaja. I ja myślę, że to jest w ogóle coś, co jest chyba powszechniejsze, niż nam się zdaje. Bardzo, bardzo rzadko się o tym mówi, dlatego że tak, To jest tabu. Matka zostawia dzieci. Tak. Ona zresztą i tak do końca nie zostawia, w tym sensie, że cały czas mają kontakt, że ona czuje się za nie odpowiedzialna, ale jednocześnie zostawia je w takim po prostu fizycznym sensie. Nie ma jej wtedy, kiedy jest potrzebna. Ja myślę, że i najgorsze jest to, że ona tego tak do końca nie żałuje. Jest troszeczkę może taką milszą wersją matki z godzin. Ale są też takie kobiety, więc to jest temat, który wydaje mi się też wart poruszania. Drugi taki element kryzysowy, rodzinny w tej książce. No to jest matka głównego bohatera. To jest matka głównego bohatera, która jest też chyba dosyć często spotykanym. Znaczy jest ten typ jest dosyć dobrze już w polskiej popkulturze osadzony, tak. Dzięki filmom Marka Koterskiego na przykład. To jest taka trochę matka z Dnia Świra. Troszkę nawet tak. Tę samą zupę pomidorową podaje swoim dzieciom, tak, prawda? Ja myślę zresztą, że Marcel jest też troszeczkę takim takim mizantropem, inteligentem, prawda? Ironistą, tak. Trochę takim właśnie zawiedzionym. Tak. Ma bardzo wiele takich i on nie przystaje tak naprawdę do współczesności. Jego matka jest też kobietą, która lubi sobie tworzyć pewne jakieś takie idealne wyobrażenia na temat różnych rzeczy w jej życiu i później wierzy w to, co sobie stworzyła. Ja myślę, że dosyć dużo ludzi coś takiego robi. To się tyczy bardzo wielu dziedzin naszego życia, ale bardzo chyba często tyczy się rodziny. I właśnie tutaj chodzi o to, że jest dwóch braci. Jeden brat, starszy brat mojego bohatera, w dzieciństwie jest okrutnym chłopcem. Jest chłopcem, który mobuje swojego brata i przekracza w tym bardzo wiele granic. A matka tego nie zauważa. Nie, ona cały czas wierzy w to, że to jest idealne rodzeństwo, że ci chłopcy, a później mężczyźni świetnie się dogadują. No i znowu myślę, że to nie jest wcale takie rzadkie. W ogóle mnie fascynuje temat rodzeństwa. Sama jestem jedynaczką, więc właśnie nie znam tego z autopsji. Natomiast znam bardzo dużo historii, bardzo różnych rodzeństw. I z rodzeństwami naprawdę jest tak, że czasami to są przyjaźnie wspaniałe i wielka bliskość, a czasami to są jakieś takie bardzo traumatyczne historie, które tkwią w ludziach i naprawdę nie ma bliskości, a raczej różne formy wrogości. I to jest coś, o czym się niechętnie mówi. To jest kolejne tabu. A mnie strasznie interesuje właśnie grzebanie w takich różnych rzeczach, które wydają się oczywiste albo mają być jakieś tam, a w gruncie rzeczy prawda jest inna. A powiedz, czy ty się boisz trochę reakcji środowiska na swoją książkę? No wiesz, jest to książka o pisarzu, który już nie daje rady sobie ze wszystkim. Zresztą jest dosyć brutalnie, dość brutalnie traktujesz Kraków. A to mój bohater. Tak, oczywiście to bohater, nie ty. Te wszystkie klimaty, które nam się z Krakowem literackim kojarzą. Ja tak poważnie zastanawiam się, czego oczekujesz, jakby wiesz, gdzie twoja powieść będzie się plasowała. Ja mam chyba taką tendencję do prowokowania, bo podobnie działo się z rówieśniczkami, tak. Bo tam było środowisko dyplomatów. Znane ci dobrze, bo byłaś przez wiele czasu szefową Instytutu Polskiego w Sztokholmie. Środowisko
ludzi pióra i ludzi pracujących z literaturą jest oczywiście bardzo bawne i tam po prostu bardzo wiele różnych typów ludzkich, ale są pewne tendencje, które wydawały mi się interesujące i warte opisania. Wydaje mi się, że nie boję się specjalnie reakcji. Powiem teraz rzecz, która będzie też prowokująca prawdopodobnie, ale to jest trochę tak, że ja bardzo chciałam napisać książkę, po pierwsze, w której narratorem jest mężczyzna, dlatego że ja sama uważam, że mam wewnątrz siebie taką dużą androgeniczność, że jestem w stanie być też mężczyzną. I wiem od mężczyzn, którzy tę książkę czytali, że oni uważają, że to jest bardzo wiarygodna postać. Są to mężczyźni sprzyjający mi w jakiś sposób, więc nie poczuli się sprowokowani. Chciałam też napisać książkę właśnie o pisarzu, dlatego że uważam, że zwłaszcza w Polsce naprawdę bycie pisarzem a pisarką to wciąż jest zupełnie inna historia. I chociaż co jakiś czas się przytaczają takie dyskusje, w których się mówi, że ale jak to wcale nie, ale przecież to Karczuk, ale przecież Bator, ale to jest naprawdę... To nie jest prawda. Mogę się tylko tak. I wyłącznie zgodzić, jestem świeżo po wydaniu książki. Musi powalczyć o okładkę, żeby nie była zbyt słodka. Następnie musi cały czas walczyć o to, żeby nie zostać wrzucona w taką niszę, że to jest w ogóle literatura dla kobiet, mówiąca o kobietach, a więc absolutnie nieuniwersalna, bo rzeczywiście w Polsce dyskusji o literaturze jest tak, że jeżeli mężczyzna pisze o tym, że po prostu jest alkoholikiem, wszystkie kochanki go porzuciły, a on błąka się po Warszawie, to jest wielka literatura. To jest po prostu uniwersalne, to jest naprawdę ważny temat. Ale jeżeli kobieta pisze na przykład o takich rzeczach, albo ewentualnie na przykład będzie pisała o tym, jak strasznie dręczą ją miesiączki, to nie jest uniwersalne. Mimo, że to też jest ludzkie, prawda? I to jest połowa społeczeństwa, która zna to doświadczenie. W latach 90. Zostało to nazwane literaturą menstruacyjną, prawda? I tego się trzymają. Tak. Ale znaczy moim zdaniem przerażające jest to, że tego właściwie coraz bardziej nie ma. Że w latach 90. chyba było lepiej. Tak, był bardzo donośny głos kobiet. Bo wtedy była też jakaś taka walka o to, żeby to doświadczenie kobiece uczynić uniwersalnym. Tak, nie wyszło, a dzisiaj to w ogóle jakoś tak zniknęło. Więc to jest trochę tak, że wracając do twojego pierwotnego pytania, że ja mam pełną świadomość, że ci wszyscy mężczyźni, którzy po tej książce mogliby się odnaleźć, którzy mogliby się poczuć skrytykowani albo sportretowani, albo na przykład poczuć jakąś bliskość z moim bohaterem, ja podejrzewam, że oni niestety tej książki nie przeczytają, ponieważ oni czytają tylko i wyłącznie swoich kolegów. Co czyni mnie oczywiście bezpieczną, aczkolwiek jednocześnie uważam to za niezwykle smutne, dlatego że, jak powiedziała bardzo mądra szwedzka literaturoznawczyni i feministka Ebba Witt-Bratström, człowiek inteligentny, człowiek, który chce być intelektualistą, musi czytać zarówno książki mężczyzn, jak i kobiet, tak? To znaczy, bo druga połowa literatury to jest ta właśnie połowa kobieca, więc po prostu jest się półinteligentem, jeżeli czyta się tylko i wyłącznie mężczyzn, tak? Dlatego, że nie uzupełnia się tego braku. Ja myślę, że to jest tak wspaniała puenta naszego dzisiejszego spotkania, że chyba sobie z niej zrobię taki tytuł w ogóle dzisiejszego filmu, wiesz, bo to naprawdę jest świetne. Bardzo ale tak jest, prawda? Zgodzisz się ze mną. Po prostu podpisuję się obiema rękami pod tym. Wiem, o czym mówisz. No wiem, o czym mówisz i puszczę tak do ciebie oko. Super. O. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję i zapraszam wszystkich państwa i mężczyzn, i kobiety do czytania ostatniej powieści Marcela. Dziękuję. Nie ostatniej powieści Kasi Tuberowicz. Nie. Dziękuję.